Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w 15 odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Classic. Moi drodzy, dzisiaj chciałabym udać się na małe polowanie. Jak my stoimy z punktami nauki? Mamy piątaka. Nie sprawdziłam sobie niestety, czy potrzebne nam są umiejętności pazurowania. Nie, no to jest głupia nazwa, nie istnieje takie chyba słowo. Tak czy inaczej, no to nie sprawdziłam sobie tego, czy możemy bez umiejętności wydobywania ze zwierząt pazurów czy tam kłów zdobyć to, co potrzebuje dla nas. No, chodzi o tą bestię prychającą, czyli o tego w sumie smoczego zębacza. Ale to jest na razie mało ważna rzecz. Dzisiaj planowałam udać się z wami w miejsce, gdzie jest czarny troll. I od razu z góry wam powiem, że ja nie pamiętam w ogóle, jak tam się idzie. I teraz idę tam kompletnie na pałę, mając nadzieję, że idę w dobrą stronę. Czyli przez ten drugi lasek, gdzie już byliśmy mniej więcej w okolicy. Ale tylko w okolicy, bo teraz by się wypadało po prostu tym wszystkim zająć. Wcale nam się jakoś bardzo nie spieszy, żeby iść do Górniczej Doliny. Tak w sumie. A tutaj właśnie na pewno są jakieś atrakcje. Błagam, nie, proszę, nie ksujcie mi goblina. Tyle na ten temat. Sporo was tu było. Niczego tu nie znajdę. Nic tu nie ma. No, ten miał dwie monetki. Niech będzie. Pokusiłabym się, żeby iść się bić z czarnymi goblinami, ale dalej troszeczkę się cykam, także zostawimy tamtą jaskinię dalej w spokoju. Czy to są czarne gobliny? Jak najbardziej. Zresztą zobaczymy, jak sobie z nimi radzę. Jak dobrze, to sobie je wybijemy. Także dzisiaj planuję iść w okolicy czarnego trolla. Zobaczymy, jak to wyjdzie, a jak to... O Boże, jak to nie wyjdzie. Dobra, biją mnie za bardzo jeszcze. W większej grupie. To będzie problem duży. Trochę mnie poobijały. Nie ma czego plądrować. Ale aż 100 expa za nie dostałam. No dobra, w sumie spoko. Nie będę marudzić. Warto. Wiecie, no, biją mnie czarne gobliny, więc to chyba nie jest dobry moment, żeby iść jeszcze do Górniczej Doliny. To chyba logiczne. Także na razie się wstrzymajmy z tym. Tu jest ta jaskinia. Tak jak mówię, na razie ją zostawię w spokoju. Wiecie, w teorii brzmi to źle, że idę się bić z czarnym trolem, nie mając umiejętności bicia się z czarnym goblinem. Ale to nie jest wcale aż takie straszne, jak to malują. Mianowicie, tu jest ścieżka i mi się kojarzy, że tędy dojdziemy do miejsca, gdzie jest czarny troll. Co prawda nie jestem w stanie wam powiedzieć, czy na serio, bo nie pamiętam po prostu, jak się do niego idzie. Ale to już może pominimy. Tutaj jest jeszcze chyba w miarę bezpiecznie, przynajmniej na tym etapie, na którym my jesteśmy. Ty masz chyba dla mnie questa. Zapuszczasz się tak daleko od domu? Tam trzeba mieć oczy z tyłu głowy. Szczególnie jeśli podróżujesz sam. Co tu robisz? No cóż, gospoda jest dla mnie za droga, dlatego zamieszkałem tutaj. Wygląda na to, że poprzedni mieszkańcy tego miejsca już go nie potrzebują. Kto mieszkał w tym obozie? Nie mam pojęcia. Pewnie jacyś myśliwi. Podejrzewam, że zrobiło się tu dla nich zbyt niebezpiecznie. A czy tutaj nie jest zbyt niebezpiecznie? Nie, jeśli potrafisz się bronić. Moja kusza wiele razy sprawdziła się w walce. Wygląda niepozornie. Zapewniam cię, to śmiercionośna broń w rękach kogoś, kto umie się nią posługiwać. Kiedyś miałem zresztą większą, ale ją straciłem. Podczas wyprawy w góry zapuściłem się zbyt głęboko na północ. Znajduje się tam wielki kamienny krąg z ołtarzem ofiarnym. Polowałem tam na ścierwojady.
kiedy z lasu wyłoniła się nagle grupa tych wstrętnych ożywieńców i zaatakowała mnie. Mogłem jedynie ratować się ucieczką. Kiedy biegłem, moja ulubiona kusza ześliznęła mi się z ramienia. Z pewnością wciąż tam leży, gdzieś w okolicach tego kamiennego kręgu na północy. Możesz mnie czegoś nauczyć? Zanim czegokolwiek cię nauczę, będziesz musiał popracować nad swoją zręcznością. A to ciekawe, dobra, czyli on chyba uczy strzelania z kuszy? Chyba. Tak mi się wydaje. On ma tutaj mały składzik, który możemy sobie obrabować. Jak gdyby nic, zapiszemy się przed skrzynką i spróbujemy pootwierać. Po jego kusze też wstąpimy kiedy indziej. Lewo, prawo. To było tak proste, a ja połamałam tyle wytrychów. Dobra, już pies, nie będę się wczytywała, bo bez sensu. Teraz tutaj prawo, lewo. Oj, nie tak. Przydałoby się parę wytrychów. Naprawdę nie mam? Mam jeden wytrych. Super. Prawo, lewo, lewo. Super. Będziemy tak robić cały czas. Prawo, lewo, lewo, prawo będzie. Prawo, lewo, lewo, prawo. Kurna no. Prawo, lewo. Prawo, lewo, lewo, prawo. Lewo. Prawo, lewo, lewo, prawo, lewo. Kurde, no nie wierzę. Mogłam się przy tamtej jednak wczytać. Prawo, lewo, lewo, prawo, lewo, lewo, prawo. Naprawdę za takie gówno taka skrzynka? Powstydziliby się, kurde, no. O, tu są rzeczy. Mogę później to sprzedać. W ogóle powinnam posprzedawać ten syf, co mam w ekwipunku, ale wiecie, nie spieszy mi się, bo nie cierpimy aktualnie na problemy z gotówką. Tu nic nie ma, nie ma. Za to wild ze polną bestię w oddali. I to nie jedną. Jak dla mnie git. Z was nic nie ma. Przynajmniej ja nie mogę nic z was brać. Dobra. Rośliny lecznicze. Niech będzie. Tutaj z tego co pamiętam jest bardzo nieprzyjemnie w 5 rozdziale. Ale do 5 rozdziału to my jeszcze mamy dużo czasu. Zresztą może jest przyjemniej w podstawowym Gothiku 2 niż w Nocy Kruka. Mam nadzieję, że dzisiaj zejdziemy do tego trolla i uda się to co bym chciała zrobić. Kolejna kapliczka Inosa. Ja powinnam może troszeczkę mniej taktycznie podchodzić. Oh my godness! To się chyba nie skończy dla mnie dobrze. Bez kryta to nie robyta. Masakra. Ten czarny goblin mnie posieka za chwilę. A ty czemu tak mocno mnie bijesz? Ojeju. Może tą większą aż wypijemy, bo masakrycznie było. Nic tu nie ma. Nie spodziewałam się takiego natarcia na mnie. Nie ma czego plądrować. Nie ma czego plądrować. Ani trochę. Dobra. Chyba dobrze, idę. Wiecie co? Bo mi się nie chce po prostu.
Dobra, możemy iść dalej. Leśna jagoda. W porządku. Nie no, wydaje mi się, że dobrze idę. Tylko na razie nie będziemy schodzić z tej ścieżki, bo to może być bardzo złudne dla mnie. Lepiej tego nie robić. Uff, na szczęście to nie wargi, bo tutaj w okolicy lubią bywać. Niedaleko w sumie tego miejsca, gdzie jestem. Na szczęście tu jest jeszcze dosyć względnie. Jak widzicie, tutaj króluje wszędzie Innos, bo jest go pełno po prostu. Gdzie się nie spojrzy, to jest jakaś Innosowa kapliczka. Serio? Że ja ścierwojada nie ściągam na hita, bo nie mam kryta, to jest chore. Co jest? Żeby mnie tak ścierwojady podziobały, bo kryta nie ma. Nie, to naprawdę. Trzeba dać w broń dwuręczną. Niczego tu nie znajdę. I w nic innego jak na razie, bo naprawdę jest krucho. Mam tylko jedno mięsko smażone. Surowe to mi za wiele nie da. Dobra, jeszcze mięso kopacza mam. Ono też fajnie całkiem leczy. Mam jeden szczaw królewski. Nie zakodowałam tego w ogóle, że go mam. Dobra, nie będziemy schodzić ze ścieżki, bo to się minie z celem. Właśnie miałam powiedzieć, że słyszę jakieś ścierwo. Ty się opanuj, paskudo jedna. Wiecie, moglibyśmy ekspić wszystko, co popadnie, ale ja jestem zdania, że ja mogłabym sobie to w sumie sama wybić wszystko. A wiecie, z wami tak sobie tylko pochodzić teraz. Pokazać wam nowe miejsce, gdzie jeszcze z wami wcześniej na nagraniach nie byłam. A tak to sobie tutaj myślę, że wrócę kiedyś poza odcinkiem i sobie to wszystko cholerstwo pozabijam, bo tak będzie chyba lepiej. Niczego tu nie znajdę. Szczególnie, że ten cały teren jest dosyć obszerny. Tak naprawdę moglibyśmy tutaj iść dopiero w trzecim rozdziale, ale no ja wolę iść teraz, bo kwestia tego trolla, no to nie jest jakaś trudna rzecz. A fajnie by było to zrobić. No, także idziemy. Bezdyskusyjnie. No i raczej dobrze idę, bo nie przypominam sobie, żeby inaczej się szło do czarnego trolla. Także to jest zadanie nasze na dziś. Przydałby się jakiś teleport. Tylko, że tutaj chyba w podstawowej dwójce nie ma teleportów. Żadnych. Tak mi się coś kojarzy. Czy to dobrze? Nie mam pojęcia. Raczej trochę niedobrze. Dobra, tu jest pan topielec. Ja już się pana topielca nie boję. Tu jest chyba cieniostwór na dole. Zaryzykowałabym spotkanie, ale troszeczkę się cykam, powiem wam jednak. Tak, śpi sobie tam. Wiecie, takiego topielca to ja się już nie boję, nie? A takiego cieniostwora bym wolała jeszcze nie zaczepiać. Szczególnie biorąc pod uwagę ilość głów, które tam były. To może bym jednak go zostawiła w spokoju? Chcę jeszcze żyć? Młody goblin. Jak to młody goblin?
Jest takie coś jak młody goblin? Pierwszy raz to widzę. Na oczy. Wychodzi na to, że jest. Nie ma czego plądrować. Nic tu nie ma. Wiecie, ja jestem straszna, jeżeli chodzi o posługiwanie się bronią dwuręczną. No i na pewno parę ludzi tym krzywdzę, ale no niestety nie zrobię nic z tym, bo postawiłam sobie za cel, że po prostu przejdę Gotika jakąś bronią dwuręczną i po prostu padło na Gotika 2 akurat, że to będzie to. I chyba to nie był głupi wcale pomysł, no bo w sumie jedynka też jest całkiem okej, jeżeli chodzi o tą broń dwuręczną, tu jest golem. I tak mi się teraz przypomniało, że jakbyśmy chcieli zostać magiem, to chyba tutaj przychodzimy. Teraz pytanie, czy ja potrzebuję specjalnej broni na golema, czy wystarczy mi to, co mam? Nie pamiętam. Ja mu nic nie robię, prawda? Bym musiała chyba lagę wyciągnąć. Co śmieszne. Bo potrzeba broni obuchowej. Akurat mam lagę. Mam też laga mózgu. Dobra, tak się nie zabija golemów. Idę stąd. Nie będę dzisiaj marnować swojego czasu i waszego, bo nie o to w tym chodzi. Chodzi o to, żeby się dobrze bawić, a ja bijąc się z golemem teraz nie czuję się dobrze. Co prawda pilnuję jakiejś ciekawej broni, ale nie obchodzi mnie to. Szczególnie, że to była chyba broń jednoręczna to była. Słyszałam coś. I dodatkowo ktoś tutaj stoi. Ten ktoś chyba nie będzie przyjaźnie do mnie nastawiony, z tego co pamiętam. Hej ty! Natychmiast się zatrzymaj! Czego chcesz? Jeśli nie chcesz, bym poharatał ci buźkę, opróżnij kieszenie i oddaj całe złoto! I streszczaj się! Chyba żartujesz. A wyglądam na błazna? Jeśli nie zobaczę 20 sztuk złota, a ty zbliżysz się chociaż o centymetr, rozgniotę cię jak robaka. Wyskakuj z kasy i to już. Zejdź mi z drogi. Chcesz zgrywać twardziela? Twoja sprawa. No, czekam. Jak dla mnie, gościu, masz problem. Mój kryt jakiś coś gdzieś? No. Nie, musimy dać w kryta, bo to się tak nie da. Naprawdę to się tak, powiem wam, nie da. Że on praktycznie wcale nie wchodzi. Ja się tak bawić nie będę. Niczego tu nie znajdę. Kolejny poziom, jak tylko wbijemy, to w obrażenia krytyczne. I tyle będzie z tego roboty. Ale tu jest dużo ścierwojadów. I tak najgorzej jest, jak na ścierwojadach prawie ginę, bo kryt nie działa. Już to jest fizycznie niemożliwe. Co ciekawe, tamte się nie rzuciły na mnie. Wiecie co, naprawdę to jest chore, że mi wchodziły kryty bardziej, jak ja nie miałam w ogóle żadnego kryta tak naprawdę, tylko było 10%, a jak mam procent 40, to nie wchodzi to wcale. Ale powiem wam, że zauważam, że to jest przywara Gotika. To jest bardzo dziwne zjawisko, ale ono się bardzo często w moim przypadku na przykład zdarza.
To samo miałam grając w dwójkę z Nocą Kruka i to samo mam teraz. Nie wiem. Po prostu nie wiem. Może za dużo myślę? Tu jest jakaś krwiopijca. No i powinien na Hita zejść. Jakim cudem dostałam? Aha, bo są dwie. Powiem wam, że w sumie jestem ciekawa. Masakra. Jestem ciekawa bardzo, co tam jest w miejscu, gdzie niczego kiedyś były. Nic tu nie ma. Piramidy, można powiedzieć. I przeszłabym się tutaj z czystej ciekawości. Tu jest tak jakby pusty plac kompletnie. Są piramidy. Dobra. Zostawimy to na kiedy indziej. Tylko ty mi nie dasz na kiedy indziej. Bo wiecie, o co chodzi. Chciałabym tego trolla dzisiaj załatwić, a w takim tempie, jak będę tutaj wchodzić do każdego zakamarka, to tego wreszcie nie zrobię wcale. Wiecie, bo a to roślinka, a to coś tam. No i zanim się obejrzę, to będzie koniec odcinka, my nie dojdziemy w ogóle na miejsce. Już tak w sumie jest mniej więcej, że mamy z tym kłopot. Tu mi się wydawało, że jest roślina, ale jednak nie ma. No i tak powinna ta krwiopica schodzić całe życie. No jasne. O, tutaj są jakieś rzeczy wreszcie. Inos, mam nadzieję, że się nie gniewasz na mnie. Kolejne ścierwojady. Wyleczę się trochę, bo nie chcę zrobić jakiegoś dziadostwa. Tam jeszcze potem są zębacze. To dopiero będzie jazda. Jak ze ścierwojadami jest problem. Dobra. Muszę wreszcie usmażyć mięso. Niczego tu nie znajdę. Tylko wiecie, denerwujący jest fakt, że nie da się smażyć więcej mięsa. Niczego tu nie znajdę. Nie ma czego plądrować. Niż po sztuce. I to też zajmuje bardzo dużo czasu bez sensu. I to aż za dużo. Witam serdecznie. Super, kolejny poziom. Nareszcie. Oj, nareszcie. Liczyłam, że zdobędziemy po drodze, bo to by było aż głupie, gdybyśmy nie zdobyli. No i nareszcie docieramy w okolice czarnego trolla. Niemożliwe. W sumie tam też są golemy na dole, przypomniało mi się. Ogniste jaszczurki? No to ja tam tym bardziej nie idę. Wiedziałam, że tam na dole powinny być jaszczury, ale że ogniste to... Oho. Z jaszczurką się jeszcze nie biliśmy w tym... w tej grze. Ja trochę za późno zrobiłam save'a.
No, jest tak jak z topielcem. Tylko trzeba oczywiście w dobrym momencie walić. Niczego tu nie znajdę. Dobra, to nie jest tak źle. Bałam się, że będzie gorzej. Wreszcie Orwojad widzę, poszedł się posilać. Ty to naprawdę czasami jednak nie masz IQ. Ziółka pilnowały. Super. Tutaj w okolicy można znaleźć parę rzeczy. Chyba parę nawet fajnych roślin, ale nie jest to moim celem teraz, żeby tu biegać. O, jest ognik. Nie wiedziałam, że tutaj znajdę ognika. Tylko one są dosyć upierdliwe. I są, z tego co kojarzę, negatywnie nastawione do mnie. Tak. Ustamba z prądu. Czy coś w tym stylu, to było bardzo dziwne. Nic tu nie ma. Okej, to nie. Dobra, są krwiopijce. Możesz? Mogę? Dziękuję. O, was jest tu więcej. Może jakiś kryt, cokolwiek. No, nie lubię bardzo ich, no. Nie lubię. I teraz tak, czarny troll. Możemy iść od tej strony, możemy iść od tamtej. Lepiej iść chyba od tej. Tutaj są topielce też. Tu jest jeszcze kopalnia. No tak, Boże Święty. Tu jest za dużo rzeczy. Prawie zjadłam sztaw królewski. Trzymajcie mnie w opiece chyba. Przydałoby się nauczyć robić eliksiry szybkości, bo nie ma tutaj szybkich śledzików, tak jak są w Nocy Kruka. Oj, pukłam w mikrofon. Jak to jest, że w topielca fajnie wchodzi, a w takiego ścierwojada na przykład nie? Nie wiem, jak to działa. Ale wiem, że tutaj do tej kopalni się nie będę pchała na razie, bo to się skończy bardzo źle dla mnie. Nie, to jest szczur. Może tu nie ma pełzaczy? Może są dalej? Są gobliny. Masakra. Okej. Czy ja tutaj zginę? Jak myślicie? Tak. Zginę tu, bo ten czarny mnie sklepie całkiem. Masakra. 15:43. O Boże Święty. Naprawdę, trzymajcie mnie w opiece. Dobra, te ścierwojady... Nie no, nie mogą tu zostać. Kopalnię zostawiam. Czy ty możesz trafiać? Zauważyłam, że jesteśmy delikatnie krzywo ustawieni. I nawet jak mamy namierzonego ścierwojada, to nie działa. Dobra, już też walić te rośliny. Wiecie co?
Mi się wydaje, że na ścierwojady jest lepsza po prostu broń jednoręczna, a na takie topielce dwuręczniak, bo ja nie mam problemów z topielcami w ogóle. Odkąd biję dwuręczną bronią. Oła. No patrzcie, patrzcie te obrażenia. Masakra. Z ciebie skórki chyba nie wzięłam. Tak. Nie wiem, jak to działa. Nagle się okaże, że jesteś sam. Widzicie ten zasięg w ogóle? Jest cudowne. Uff. Wreszcie gdzieś docieram. Ciekawe, jak ze zębaczem sobie poradzę. Tu jest właśnie też jeszcze Grimbold i on może mnie uczyć czegoś chyba. Hej, ty! Czekasz tu na kogoś? Już nie. Przecież przyszedłeś, prawda? Dlaczego czekałeś na mnie? Wyglądasz na silnego. Przyda mi się pomoc kogoś takiego jak ty. Co chcesz zrobić? Chcę zapolować na zębacze, ale obawiam się, że może ich być zbyt dużo jak na siły jednego myśliwego. Dobrze, pomogę ci. Idź przodem. Tylko nie zbliżaj się za bardzo do czarnego trola. Rozerwałby cię na strzępy, jasne? Pod tu jestem. Biada ci, jeśli stchórzysz. Nie stchórzę, gościu, tylko się nie wyleczyłam. Boję się, że taki zębacz mi odgryzie dupę. Znowu jedno z tych przeklętych stworzeń. Trzeba być do nich strzelał. Tyle na ten temat. Nie wiem, całkiem... Tyle na ten temat. Nic tu nie ma. To tyle? Chyba tyle. Możesz mnie nauczyć czegoś o polowaniu? Dobrze. Co prawda do tej pory nie bardzo mi pomogłeś, ale nie zamierzam cię od razu skreślać. Bo co, bo kryta nie mam? Naucz mnie, jak powinno się polować. Czego konkretnie chciałbyś się dowiedzieć? Uczysz pazurów, dobra. Skrzydła, pazur... Czemu to wszystko tak dużo kosztuje? Pazury mi są potrzebne. Istnieją różne sposoby usuwania pazurów. W przypadku niektórych zwierząt będziesz potrzebować naprawdę dużo siły. Kiedy indziej wystarczy jedynie ostry nóż. Znaczy, dobra, ja wiem, czemu to tyle kosztuje. Kosztuje to tak dużo, ponieważ mniej kosztuje nas chociażby siła. Bo maksimum, ile się możemy chyba nauczyć, to jest 100, a do tego, no nie kosztuje nie wiadomo ile to wszystko. To jest 5 punktów, to jest 100 punktów siły. Jakby to podzielić na poziomy, to jest 10 poziomów. Mamy full siłę, ile możemy mieć w grze. Oczywiście z takich, wiecie, od nauczycieli, bo chyba 100 to jest max. Reszta to już są potem statystyki, przynajmniej tak czytałam. No, ale my idziemy do czarnego trola, który jest paskudny i bardzo nie lubię czarnych troli, bo mnie po prostu przerażają. I to są chyba goblinie? Tak, są goblinie. Dobra, ale ja przyszłam po skórę. No jak się uda, to jeszcze pójdziemy po tą prychającą istotę. Przy przełęczy. Jest też smoczy aloes. Widzę, że zrobili to prościej, bo to jest rzecz, która będzie nam potrzebna później. I wydaje mi się, że ten troll jest mniejszy. Ja mu cokolwiek robię? Robię mu. Jezus, nie! O Boże, nie, proszę! Fuck my life. Już po mnie. Już po mnie. Już po mnie. Już po mnie. Pan troll się chyba zdenerwował. Źle to zrobiłam. Musimy się wczytać.
chciałam to inaczej, a bezimienny zaczął mi dziwnie chodzić wokół tego trolla. To nie był mój plan. Dzień dobry. O fuck, nie zacinaj się, Deklu. Masakra. To trochę potrwa, ale sobie w tym czasie do was pogadam, tylko żeby Bezi nie robił mi takich dziwnych rzeczy. Masakra. Nienawidzę tego. No, także ogólnie dzisiejszy dzień pogoda wariuje na dworze. No, a ja dopiero teraz nagrywam dla was ten odcinek. Po południu. Czy po południu, no. O, nie, tak jest źle. Nie wiem, czy jakikolwiek kryt w ogóle jest możliwy, żeby mu w ten tyłek tłusty zasadzić. O, fuck, nie rób tak. Masakra. Będziemy go tak klepać chyba z pół godziny. Nie wiem, no, co najwyżej 2-3 minutki. Ogólnie rzecz biorąc, jest to dosyć rzecz taka żmudna, wymagająca. To jest chyba w ogóle jedyny czarny troll w tej grze. Nie przypominam sobie, żeby był gdzieś jeszcze, ale możecie mnie poprawić w komentarzach, jeżeli ktoś z was wie. Ja niestety nie pamiętam. Wiecie co, zrobimy sobie kontrolnego save'a. Nie podoba mi się to, co się stało. Na szczęście gra nie zrobiła mi krzywdy. Fuck, nie rób tak. Masakra. Co się dzieje nagle, że nie mogę? Oh fuck. Była najgorsza rzecz w moim pieprzonym życiu. Kiedy ten czarny troll się obrócił do mnie nie tak jak trzeba. Masakra. Tutaj w tym wypadku faktycznie prawo i lewo nie za bardzo działa. Przynajmniej ja nie mam tego używać. Wolę do przodu walić. No już prawie połowę HP ma z głowy. Jestem ciekawa, ile expa. Powinno być chyba 1000. Chyba tego nie znerfili. W Gothiku 2 noc kruka chyba jest mniej. Chyba jest 800 albo 750. Albo jest 1000. Nie pamiętam właśnie. Coś mi tak świta po głowie, że jest mniej niż w podstawowej dwójce. Chociaż pierwszy raz w nią gram, ale tak coś chyba czytałam. A może to tylko brednie jakieś mi się tylko wydaje. Widzę, że muzyka zniknęła po tym, jak się zapisałam. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. Wiem za to, że troll już nie ma połowy HP. I wiem, że aktualnie świeciło nas słonko i jest fajnie na dworze w sumie, chociaż jest zimno i dzisiaj anomalie pogodowe. Damian robił urodziny w ogóle w sobotę swoje, 27, także impreza się szykuje. Będę robiła tort standardowo i będę robiła w ogóle jedzenie na imprezę, także będzie w sumie ok. No, jak dla was nagrywam, to jest wtorek, odcineczek na środę. Jutro nagram dla was dwa na zapas. Bo przyjedzie Damiana i mój w sumie znajomy, kolega, więc nie będę chciała raczej nagrywać, kiedy on będzie. Więc sobie ponagrywam troszeczkę na zapas, żeby odcinki się pojawiały tak jak trzeba, żeby były zmontowane, żeby nie musiała na to tracić żadnego zbędnego czasu, kiedy mogę sobie pobyć i no, poegzystować. Także tak. Czy ja mu cokolwiek robię teraz? Mam wrażenie, że nie obrywa. Raczej nie unika tego. Dobra. Dostaję coś w ten tyłek. Ojej, ale to jest monotonne. No ale jakoś idzie. Będzie warto dla tej skóry. Będzie warte to dla expa. Jest
spodziewałam się, że będziemy się nagle kręcić w drugą stronę. Pamiętam, że jak nagrywałam serię z Gothica 2 Noc Kruka, to wam to wycinałam. Albo przyspieszałam bicie tego trolla. Nie wiem, ale tutaj sobie pokorzystam i sobie po prostu do was pogadam. Dzisiaj w ogóle też jestem sama w domu, bo Damian pojechał do firmy. Także troszeczkę mi się nudzi. Nadrabiam odcinki u Kaftana z Residenta 4 z remake'u. W sumie spok. Lubię takie dni, kiedy mogę się zaszyć pod kocem, zrobić sobie herbatę, kawę, zjeść coś dobrego i oglądać sobie YouTube'a. Tak się nauczyłam w młodości i tak robię i teraz. Znaczy dobra, może nie w młodości, ale za mało lata. No, jeszcze jeden cios i powinno być ok. Dobra, teraz jeszcze jeden. Jeszcze dwa. Super. 1000 expa. Oddawaj skórę. I ty masz jeszcze tutaj katowski topór i miksturę. Szczep królewski. To wszystko? A ten... To jest jednoręczna broń, o Boże. Aż teraz żałuję, że nie walczę jednoręczną, tylko dwuręczną. Dobra, ten odcinek już ma, moi drodzy, 41 minut. Dlatego tym razem wydaje mi się, że fair będzie, jeżeli ja powrócę teraz do Raula i na tym byśmy zakończyli. Chociaż tu jeszcze możemy się przejść i tutaj chyba też są jeszcze zębacze, czy nie ma? Co ciekawe, jest tutaj pusto. Są szczury. A wiecie, mówię, że możemy się przejść, bo będzie tak, wiecie, forma takiego wracania. Bo tak naprawdę zatoczymy kółko. Coś jeszcze rosło. Ziółko. I ziółko. I roślinka. I roślinka jeszcze jedna. Dobra, moi drodzy, dzisiejszy odcinek był dosyć, jak na mój gust, nudny. Ale są takie odcinki, że tak po prostu warto, tak trzeba i takie po prostu są. Więc no. Co ciekawe, z tej kapliczki nie wzięłam jeszcze zwoju. A może to inna kapliczka? Nie wiem, sporo tutaj roślin. Czarna skóra. I wydaje mi się, że wrócimy. Moi drodzy, ja teraz zapiszę sobie grę i spotkam się z wami już na miejscu. Także robimy przecinkę i słyszymy się za chwilę. Okej, moi drodzy, jesteśmy już na miejscu i chodźmy porozmawiać z Raulem. Mam skórę czarnego trolla. To niemożliwe. Pokaż mi ją. Nieprawdopodobne. Co za nią chcesz? Dawaj wszystko, co masz. Dobra, dam ci 500 sztuk złota i dorzucę 3 silne mikstury lecznicze. Co ty na to? Trudno być tego pewnym. Jak powiem, to za mało? Naprawdę w to wierzysz? To za mało. Jak uważasz? Skóra i tak będzie moja. Nie pozwolę, by ominęła mnie taka okazja. Nie mów, że o tym nie wiesz. Dał mi to? Nie wiem już, w co wierzysz. Kurwa, nie dał mi tego. Zupełnie się z tobą zgadzam. Oddawaj skórę trolla. Nie. Przyszło mi to do głowy. Czekaj. Nie? Niech ma, czego chciał. Pokazałeś mu, kto tu rządzi. Oddawaj. He, teraz mogę oddać Bosperowi za chyba drożej. Nie ma czego plądrować. No to tak, moi drodzy. To wyszło w ten sposób, a nie inny. I tak chyba było warto to zrobić. Poczekam, aż Raul wstanie i się z wami pożegnam. Zobaczymy, co ma do powiedzenia. Wydaje mi się, że raczej nic, ale warto może poczekać. Jeszcze zobaczymy. No już dobrze. Mnie mówili co innego. Nigdy więcej nie próbuj mnie okradać. Zrozumiano? W porządku. Nie masz pojęcia, jakie panują tu zasady, prawda? W takim razie mam swoje zdanie na ten temat. Sam by na to nie wpadł.
Dobra, moi drodzy, dziękuję wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam was do zostawienia po sobie łapki w górę, komentarza, subskrypcji. Ja lecę montować dla was ten film i myślę, że w kolejnym odcinku pójdziemy już w stronę przełęczy. Ewentualnie może zbadamy okolice tych piramid, bo w sumie jestem ciekawa, co tam jest. Ale chyba za wcześnie, żeby tam iść. Poszłabym tam zdecydowanie później. Także chyba pójdziemy na przełęcz. Ja wam już jeszcze raz dziękuję. Do kolejnego odcinka. Cześć.